Ebi Johnson, rozdział drugi. Targi wolontariatu. Mój przedostatni rok na Teksańskim Uniwersytecie AM rozpoczęłam jak każdy inny student. Świadoma, że to już półmetek na drodze do uzyskania dyplomu, zaczęłam myśleć o tym, jak i gdzie chcę zaznaczać swoją obecność w świecie. Rozpoczynając studia, mamy wielkie marzenia oraz plany, i wcale. Niemniejszy bagaż naiwności. Przynajmniej tak wyglądało to w moim przypadku. Wybieramy przedmioty kierunkowe, chodzimy na ćwiczenia, nabywamy różne umiejętności. Zdajemy egzaminy i realizujemy różne projekty, uczestnicząc przy okazji w życiu studenckiej braci. Pełni zachwytu wchodzimy w świat dorosłych, otwarci na nowości i zmiany. Z upływem czasu coraz lepiej poruszamy się po meandrach studenckiego życia, i zarazem coraz częściej zadajemy sobie jedno pytanie: jak będzie wyglądało to przejście od nauki do kariery? Nie dziwi zatem, że studenckie kampusy to doskonałe miejsca rekrutacyjne dla przeróżnych organizacji, szczególnie typu non-profit, szukających wolontariuszy. Na naszym uniwersytecie było podobnie. W czasie każdego semestru odbywały się targi wolontariatu. Zabawne. Mogłoby się wydawać, że szukając odpowiedzi na to jedno wielkie pytanie, powinny nam zwracać uwagę na plakaty informujące o najbliższych jesiennych targach. Tymczasem wcale tak nie było. Tamtego ciepłego wrześniowego popołudnia w 2001 roku interesowało mnie jedynie to, żeby coś zjeść. I zrelaksować się przed kolejnymi zajęciami. Skierowałam więc swoje kroki prosto do bufetu. I nawet przez chwilę nie pomyślałam, że oto wkrótce odkryję coś, co stanie się moją pasją, a potem ścieżką do kariery w zawodzie, który pokocham i przepracuję w nim całe osiem lat. Przyznam, że gdy wracam myślami do tamtego dnia, żałuję. Że nie mogłam przemówić wtedy do rozsądku tej naiwnej i łatwowiernej dziewczynie, którą byłam. Niestety nie możemy zmienić przeszłości, i jakkolwiek zagadkowe wydaje mi się to wszystko nawet i teraz, wciąż wyraźnie pamiętam dobre intencje, które popchnęły mnie w strukturę organizacji, z której przecież pewnego dnia ucieknę i ciągle słyszę tamte zwodnicze prawdy. Tamtego dnia. W sali flagowej nie tylko zostałam wprowadzona w błąd, lecz zaczęłam także oszukiwać samą siebie, czego owocem stały się potem głęboko skrywane przed światem tajemnice. Jak to możliwe, że dokonałam złych wyborów z powodu czegoś, co brzmiało tak słusznie? Po tym, czego doświadczyłam podczas aborcji monitorowanej przez ultrasonograf, muszę odpowiedzieć na to pytanie: Dlaczego tyle czasu? Czyli pełnych osiem lat zajęło mi uświadomienie sobie, że dokonałam tak złych wyborów bez względu na słuszne czy niesłuszne powody, które mną kierowały? Czy moje błędy mnie czegoś nauczą, jeśli nie odpowiem na to pytanie? Jak mam przekazać blask prawdy innym, i to zarówno tym, którzy opowiadają się za życiem, jak i tym, którzy są za wolnością wyboru? Czy też doświadczają trudności i szukają pomocy? Wielu moich przyjaciół i znajomych pracujących w klinice znalazło się tam z takich samych powodów, dobrych i szlachetnych, które im nie pociągały. Cóż, szlachetne cele, ale niestety złe wybory. Targi wolontariatu odbywały się dwa razy do roku, zatem widok porozstawianych stolików, wolontariuszy, ulotek oraz banerów. I całkiem pokaźne rzesze zainteresowanych zupełnie mnie nie zaskoczyły. Sala flagowa, w której odbywało się to wszystko, często nazywana przez studentów salonem naszego uniwersytetu, to serce kampusu Archland. Różnobarwny tłum studentów przychodzi tutaj pogadać, pośmiać się, coś przekąsić, trochę się pouczyć lub zdrzemnąć. Nie brakuje tu wygodnych foteli, sof i stolików. Zawsze fascynowało mnie to miejsce, wręcz tryskające życiem, i to poczucie bycia cząstką historii oraz tradycji pierwszej publicznej wyższej uczelni w Teksasie, założonej w 1876 roku. Tego dnia tak typowy tutaj, szum setek rozumów, któremu zawsze towarzyszył dźwięk stojącego w kącie okazałego fortepianu, urósł do niesamowitej wręcz wrzawy. W powietrzu wyczuwało się coś elektryzującego. Podobało mi się to. Nie śpieszyło mi się, więc poprawiłam tylko zarzucony na ramię napakowany książkami plecak i kluczyłam powoli w labiryncie przeróżnych stoisk. Organizacje non-profit porozstawiały swoje stoliki wzdłuż całej sali i obstawiały je werbującymi osobami. Gdy szłam tak od stolika do stolika Zbierając ulotki i czytając, co po niektóre banery. Moją uwagę zwróciło stoisko udekorowane na jaskrawo różowo. Znajdowało się tam mnóstwo gadżetów reklamowych: długopisów, ołówków, zakreślaczy, linijek pilników do paznokci oraz różowych butelek z wodą. Stojąca przy stoliku kobieta wyglądała na przyjazną i otwartą. A zarazem na osobę z klasą i profesjonalistkę. Była szczupłą blondynką, miała około 60 lat. Podeszłam bliżej i przebiegłam wzrokiem ulotki oferowane przez Plant Parenthood. Siemka, znasz Plant Parenthood? zapytała. Uśmiechnęłam się, słysząc to Siemko, gdyż to było nasze zwyczajowe powitanie tutaj, na uniwersytecie. W jej ustach brzmiało ono bardzo naturalnie. Domyśliłam się więc, że podobnie jak ja, pochodziła z jakiegoś małego miasteczka w Teksasie. Nie do końca. Słyszałam już gdzieś tę nazwę, ale co to za organizacja i czym się zajmujecie? Uważamy, że w każdej społeczności powinna być klinika, do której mogą zwrócić się kobiety w potrzebie lub przeżywające jakieś trudności. Pomagamy kobietom zmagającym się z problemami. Spodobało mi się to. Temat człowieka przeżywającego kryzys działał na mnie jak magnes. Ebi, żartował sobie ze mnie Dak, jeden z przyjaciół Jedni zbierają znaczki, a ty zagubione owieczki Zagubione owieczki tak określał tych. Którzy chcieli wypłakać się na czyimś ramieniu, bądź potrzebowali słów pocieszenia lub podniesienia na duchu, żeby nie wypaść z obiegu. Zawsze jednak się uśmiechał, gdy to mówił. Studiowałam psychologię, a on pedagogikę specjalną. Właśnie te zainteresowania zapoczątkowały naszą przyjaźń. Oboje chcieliśmy pomagać ludziom. Jakich więc wolontariuszy potrzebujecie? Co oni robią? zapytałam. Odparła, że Plant Parenthood ma naprawdę mnóstwo zajęć do zaoferowania. Niektórzy wolontariusze eskortowali kobiety z samochodu do kliniki, inni pomagali przy dokumentacji. Zaczęła, że organizacja potrzebuje wrażliwych i dobrych ludzi, wolontariuszy, którzy wiedzą jak okazać kobiecie troskę i współczucie? Nasze kliniki są niezwykle ważne dla bezpieczeństwa kobiet, dodała. U nas mogą otrzymać darmową antykoncepcję i dokonać aborcji, gdy zajdzie taka konieczność poczułam lekki skurcz żołądka no tak, przyznam, że nie jestem przekonana do aborcji to znaczy moja rodzina popiera ruchy ProLife. I ja chyba też. Miałam nadzieję, że nie zauważyła mojego zakłopotania. Rozumiem, przytaknęła łagodnie. Poczułam lekką ulgę, uff, nie zamierzała zatem wciągać mnie w dyskusję typu pro-life kontra zwolennicy wolnego wyboru. Gdyby zechciała, nie byłabym w stanie obronić swoich racji. Tak naprawdę, nigdy głębiej nie zastanawiałam się nad tymi kwestiami czy racjami obydwu stron, wymigując się sprytnie od wszelkich dyskusji o aborcji. Ale jednego byłam pewna nie chciałam być postrzegana jako jej zwolenniczka. Kochałam dzieci oraz rodzinę i wolałam być kimś, kto broni życia, gdzieś w głębi duszy. Czułam niebezpieczeństwo rozpalenia wewnętrznego konfliktu, ale udało mi się to zdławić i zepchnąć na boczny tor. Naszym celem w Plant Parenthood jest zmniejszenie liczby aborcji. Kobiety muszą wiedzieć, jak zabezpieczyć się przed niechcianą ciążą, nie sądzisz? Pokiwała głową, zakładając z góry, że w tej kwestii na pewno jesteśmy zgodne. Przypis. Planned Parenthood pisze o tym w swoich periodykach. Na przykład Planned Parenthood and Parental znajdziemy następujące stwierdzenie. Według Planned Parenthood najlepszym sposobem na zmniejszenie liczby aborcji jest umożliwienie kobietom, rodzinom oraz nastolatkom szerokiego dostępu do usług świadczonych przez system opieki zdrowia reprodukcyjnego. W odpowiedzi na kampanię 40 dni dla Życia w 2010 roku Plant Parenthood Golf Coast opublikowało świadczenie o następującej treści: Żadna inna organizacja nie przyczynia się w tak ogromnym stopniu jak Plant Parenthood do zmniejszenia liczby niechcianych ciąż oraz aborcji. Koniec przypisu. Uniosłam brwi, nie kryjąc zdziwienia. Waszym celem jest zmniejszenie liczby aborcji? Co to znaczy? Kobieta wyjaśniła, że plan Parenthood jest niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o edukowanie społeczeństwa na temat antykoncepcji. Stwierdziła, że można zapobiec wielu aborcjom poprzez zwykłą kampanię uświadamiającą. Plan Parenthood rozpowszechnia antykoncepcję wśród kobiet, tym samym nie dopuszczając do tysięcy zabiegów aborcji. Niemniej jednak, gdy aborcja jest konieczna, kliniki organizacji gwarantują kobietom pomoc i tak istotne dla nich bezpieczeństwo. Służymy kobietom przeżywającym kryzys. To nasza główna troska, dodała. Dlatego potrzebujemy wolontariuszy. To, co mówiła, było szczere. Polubiłam ją. Czułam, że naprawdę troszczy się o kobietę. Spodobało mi się to, a ona to zauważyła. Zaznaczyła również, że plan parenthood udostępnia nie tylko antykoncepcję, ponieważ ma w swojej ofercie roczne badania kontrolne, specjalistyczne testy oraz leczenie dla osób cierpiących na choroby weneryczne. Badania profilaktyczne w kierunku raka piersi i szyjki macicy oraz edukację seksualną. Obecnie jesteśmy najbardziej wiarygodną organizacją w południowo-wschodnim Teksasie, dbającą o zdrowie reprodukcyjne kobiet, skonkludowała. Słuchałam jej bardzo uważnie, przekonała mnie. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat kobiety wywalczyły sobie tyle różnych praw. Uwierzyłabyś, że jeszcze osiemdziesiąt lat temu nie mogłyśmy głosować? Walka o równe wynagrodzenie za taką samą pracę też nie należała do łatwych. Tym bardziej trudno uwierzyć, że dzisiaj wciąż próbuje się wmawiać kobietom, co mogą, a czego nie mogą robić w trosce o własne ciało. Przytaknęłam. Przecież to słuszne, że kobietom przynależą te same prawa co mężczyznom. To ma sens. Mówiła pani, że wasi wolontariusze eskortują kobiety do klinik. Co to znaczy? Zapytałam. Dlaczego trzeba je eskortować? Wyjaśniła że niektórzy ludzie z ruchów prolife są bardzo agresywni i przychodzą pod kliniki, żeby zastraszyć kobiety i przekonać, by nie korzystały z należnej im pomocy. Czasami otaczają klinikę i wykrzykują obelgi w kierunku pacjentek, próbując je przestraszyć i zawstydzić. Wolontariusze pomagają kobietom wysiąść z samochodu, dodają im otuchy i wprowadzają do kliniki. Nasi wolontariusze okazują tym kobietom dużą pomoc – tym bardziej, że większość z nich i tak jest już wystarczająco przerażona i zdezorientowana. Przypomniałam sobie dzień, gdy sama czułam się zagubiona i przerażona, ale nie zatrzymałam się przy tych wspomnieniach. Zamiast tego wyobraziłam sobie, jak strasznie byłoby przedzierać się samotnie przez rozkrzyczany tłum. Nigdy jeszcze nie brałam udziału w żadnym proteście ani nie znałam nikogo. Kto miałby takie doświadczenia? To brzmiało jakoś dziwnie i obco. Czy to zdarza się na tyle często, że potrzebni są wolontariusze? Zapytałam. To znaczy, czy tych protestujących jest aż tak wielu? O tak, niestety, tak. Wyjaśniła, że protestujących chcą odebrać kobietom prawo do aborcji. Gdyby aborcja była nielegalna, co by się stało z kobietami w niechcianej ciąży? Ich jedynym ratunkiem byłoby szukanie pomocy w podziemiu aborcyjnym. To mogłoby skończyć się zakażeniem, a nawet śmiercią. Spojrzała na mnie z niedowierzaniem: Potrafisz wyobrazić sobie zdrową kobietę, taką jak ty, która umiera, ponieważ nie ma dostępu do legalnych i bezpiecznych zabiegów? No tak to istne barbarzyństwo pomyślałam w duchu wręcz niewyobrażalne. Kobiety nie powinny umierać, gdy medycyna ma do zaoferowania całkowicie bezpieczne zabiegi. Kto chce wymusić to na kobietach? Dlaczego chcą nam odebrać prawo do usług medycznych tego typu? Unikając rozważenia postulatów za i przeciw aborcji, chowałam głowę w piasek. Popatrzyłyśmy sobie w oczy i z niedowierzaniem pokręciłyśmy głowami. Jej zatroskanie poruszyło mnie. Byłyśmy do siebie takie podobne. Obydwie troszczyłyśmy się o los innych ludzi. Współczucie od zawsze było moją siłą napędową, moim życiowym mottem. Właśnie dlatego wybrałam psychologię i chciałam zostać psychoterapeutą. Tak bardzo pragnęłam pomagać tym, którzy cierpią. Ucieszyłam się, że spotkałam tę kobietę. Jak masz na imię? zapytała. Abby. Studiuję na przedostatnim roku, piszę właśnie pracę licencjacką z psychologii. Wyciągnęła rękę i uścisnęłyśmy sobie dłonie. A ja jestem dziel i pracuję w lokalnych strukturach Plant Parenthood. Była prawdziwą profesjonalistką. Dokładnie taka chciałam być, pewna siebie, opanowana i przekonująca, a zarazem serdeczna i otwarta, jak ktoś z małego miasteczka. Od razu pomyślałam, że chciałabym pracować z kimś takim. Gdybym zgłosiła się jako wolontariusz, czy współpracowałabym właśnie z nią? EBI, naprawdę, miło cię poznać oznajmiła Jill. To tyle o naszej organizacji. Potrzebujemy wolontariuszy, ponieważ mamy bardzo ograniczony budżet. Bardzo wiele z oferowanych przez nas usług jest darmowych lub poniżej kosztów. Opowiedz mi trochę o sobie. Odparłam, że lubię rozmawiać z ludźmi. Ciągnie mnie do tych, którzy przeżywają jakieś problemy. Roześmiała się, gdy opowiedziałam jej o Dago i jego żartach na temat moich zabłąkanych owieczek. Przytakiwała ze zrozumieniem, gdy opowiadałam jej o swoich planach zdobycia tytułu magistra psychologii i pracy jako psychoterapeutka. Kiedy powiedziałam, że pochodzę z Rockdale, małego miasteczka w Teksasie, potwierdziło się to, o czym pomyślałam na początku naszej rozmowy. Ona również była dziewczyną z południa. Zapytała o moją rodzinę, zaczęłam więc opowiadać o moich rodzicach, o tym, jak bardzo jesteśmy ze sobą związani, oraz o starszym o 9 lat bracie, którego rzadko widywałam. Ebi. Podziwiam w tobie to, że wiesz dokąd zmierzasz. Zaznaczyła też, że zdziwiłabym się, gdyby mi powiedziała, ile kobiet nie ma pojęcia czego chce. Mnóstwo kobiet zgłaszających się do klinik Plant Parenthood nie wie nawet, jak zabezpieczyć się przed ciążą, lub nie może pozwolić sobie na środki antykoncepcyjne. Właśnie dlatego Plant Parenthood propaguje edukację seksualną. I oferuje antykoncepcję darmową lub za bardzo niską cenę. I jest to oferta skierowana nie tylko do nastolatek, ale także do kobiet zamężnych, szczególnie tych z najuboższych dzielnic. Ludzie z Plant Parenthood słuchają ich, nie osądzając, ani nie potępiając. Dlatego te kobiety przychodzą do nich po pomoc, bo gdzie mogliby pójść? To niezwykle smutna wyznała. Kręcąc głową, ile bólu może sprawić tym kobietom kilkoro protestujących aroganckich osób. I chodzi nie tylko o aborcję, ale także i o antykoncepcję. To znaczy poczułam się zmieszana kto mógłby protestować przeciwko antykoncepcji? Nigdy jeszcze o tym nie słyszałam. Byłam zupełnie nieprzygotowana na kolejne fakty, które odkrywała przede mną Jill. To smutna prawda, Ebi. Ci sami ludzie, którzy chcą zakazać aborcji, nie wierzą w skuteczność antykoncepcji, oświadczyła. Ludzie z pro-life nie tylko nie są zainteresowani zmniejszaniem liczby niechcianych ciąż, ale chcą także zakazać aborcji, zmuszając tym samym kobietę do wyboru między życiem w większym ubóstwie z niechcianym dzieckiem, którym nie są w stanie się zaopiekować a zagrażającą ich życiu wizytą u abortera rzeźnika z przedmieść. Wprost o nie miałam ze zdziwienia, próbując zrozumieć, dlaczego ktoś miałby tego chcieć. Odmawiać kobietom prawa do antykoncepcji, żeby potem musiały poddawać się aborcji w dziwnych i niebezpiecznych miejscach, ponieważ nie stać je na kolejne dziecko. To nie miało sensu. Skoro ci ludzie byli przeciwni aborcji, Dlaczego nie popierają środków, które zapobiegają ciąży i nie chcą, żeby kobiety były objęte odpowiednią opieką medyczną? Jak mogłam tego nie zauważyć? Dlaczego nie miałam pojęcia, co się dzieje? Tak, chcę pracować dla tej organizacji. Podjęłam w myślach natychmiastową decyzję. Wchodzę w to. Mogę pomóc zapobiegać niechcianym ciążom, sprawić, że rzadziej będzie dochodzić do aborcji i odmienić życie kobiet, które potrzebują pomocy. To jest dobre dla kobiet w trudnej sytuacji, dla społeczeństwa i dla mnie. Chcę się przyłączyć, oznajmiłam. Jak mam się zapisać? Wypełniłam kwestionariusz dla wolontariuszy i z radością go podpisałam, wierząc, że popieram słuszną sprawę. Nie mogłam się doczekać, kiedy rozpocznę współpracę. Kiedy powracam w myślach do tamtej sceny, w sali flagowej, pęka mi serce. Byłam taka młoda, naiwna i niedoświadczona. Przyznaję, że wciąż zastanawiam się, dlaczego tak mało wtedy wiedziałam. I nie chodzi tylko o kwestie związane z początkiem życia, ale także o mnie samą i podejmowanie decyzji, które przeczyły temu, w co wierzyłam. Pochodziłam z małego miasteczka, z kochającej się tradycyjnej rodziny. Dorastając, co tydzień chodziłam do kościoła, kochałam Boga i głęboko troszczyłam się o los moich przyjaciół i sąsiadów. Uczono mnie, że cielesna bliskość jest zarezerwowana dla małżonków i uznałam to za wartość. Niestety, moje zachowanie nie potwierdzało wyznawanych przeze mnie wartości, z czego zdawałam sobie sprawę: seks przedmałżeński, antykoncepcja. Aborcja. Inni głośno się o to sprzeczali, a ja po prostu unikałam myślenia o tych kwestiach, o tym, czy są złe, czy dobre. I tak oto, wraz z upływem czasu, jakiekolwiek napięcie pomiędzy wartościami, które wyniosłam z domu i których mnie uczono, a tym, jak żyłam, zepchnęłam gdzieś bardzo głęboko. Nie wracałam do tego, nie zastanawiałam się nad tym. Wychodząc tamtego dnia z sali flagowej, byłam przekonana, że oto znalazłam cel, dobry cel, o który warto walczyć. Postanowiłam służyć kobietom w trudnej sytuacji. Wciąż jednak się zastanawiam dlaczego nie zauważyłam wtedy, że i ja przeżywałam kryzys duchowy.